Mamy pierwsze podstawowe prawo, które obowiązuje. Gdy ono jest zachowane, wtedy wszystko będzie się działo prawidłowo. To prawo mówi o duchowych ludziach, o tych, którzy mają ducha. A ci, którzy mają ducha, to są ci, którzy... Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, trzemięźliwość. A więc duchowy człowiek będzie w stanie pomóc, jeżeli zobaczy kogoś na upadku cielesny, zaś raczej nie. Raczej rozniesie tą sprawę, mając się czym cieszyć, że no i ten ktoś też coś złego potrafi zrobić. Duchowy człowiek wstydzi się, że dzieje się coś takiego w kościele i woli tą sprawę załatwić jak najmniejszym kosztem. Chyba, że nie da rady inaczej, wtedy Pan mówi idź do drugiego i weź go i wtedy idź i napomnij ponownie. Jeżeli już nie, inaczej nie da rady, to przed całym zgromadzeniem, a więc jest jakaś konsekwencja też tego działania. A więc mamy duchowego człowieka. Duchowy człowiek to jest ten człowiek, który w swoim osobistym życiu już ma sprawy uporządkowane. Pamiętacie, jak Paweł mówił, żeby złożyć wszelki ciężar i grzech, który usidla i pobiec za Panem. To może zrobić tylko duchowy. Człowiek cielesny nie zostawia swojego grzechu, swojego ciężaru. Powiedzcie mi, tak tylko pomyślcie chwilę, czy jesteście całkiem uwolnieni od swoich dziecinnych marzeń? Czy krzyż już to zakończył? Bo wiecie, to jest właśnie to, że dorośli ludzie mogą już realizować swoje dziecinne marzenia. Już mają jakieś finanse, już mają jakieś możliwości, żeby te dziecinne swoje marzenia realizować. A to takie, albo inne. To jest ciężar, który człowiek niesie, albo... Ktoś z dzieciństwa był uraźliwy, to i później jest uraźliwy. Ktoś z dzieciństwa mówił, to nie ma żadnego znaczenia, to też tak później, a to nie ma żadnego znaczenia w sumie i tak jesteśmy zbawieni nie z uczynków, a więc nie przejmujmy się. Czy ty jesteś wolny już od swego dzieciństwa? Czy ty jesteś wolna od swego dzieciństwa? Czy to już zostało odcięte od ciebie całkiem? To jest konieczność przy tym, żeby komuś pomagać. Inaczej człowiek nie pomoże drugiej osobie. To będzie przeszkadzać, bardzo będzie przeszkadzać. Albo człowiek będzie lekceważąco podchodzić, albo za bardzo podejdzie, jak tokolwiek było. Pamiętacie, że złe wieści się szybko niosło. Dobre to raczej nie tak szybko, ale jak się wiedziało, że coś komuś nie tak poszło, to... A więc mamy tutaj duchowego człowieka, który już jest w stanie rozeznać, jak pomóc temu komuś. Człowiek, który wie z własnego doświadczenia, jak porzuca się swoje ciężary, jak opuszcza się swój grzech, jak idzie się za Jezusem Chrystusem. Ten człowiek będzie w stanie zrozumieć tego drugiego i chcieć pomóc temu drugiemu, żeby też opuścił to miejsce upadku, jak najbardziej doświadczając tej siły płynącej z Pana. Więc mamy sprawdzenie, że trzeba być duchowym człowiekiem, żeby móc komuś pomóc, wiedzieć, jak pomóc komuś. Jeżeli weźmiemy Izajasza, 53 rozdział, od 10 wiersza, ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Pamiętacie, jak kpiono sobie z Pana Jezusa Chrystusa? Jak drwiono, zobaczymy, czy przyjdzie, czy mu pomoże. Ludzie w ten sposób oceniali, ale to byli cieleśni ludzie. To nie byli ludzie duchowi, oni nie rozeznali. Duchowi ludzie mieli rozeznanie, co się dzieje. Symeon, który się cieszył, podnosząc to malutkie dzieciątko i mówiąc, no mogę teraz odejść, gdyż moje oczy widziały mojego Zbawiciela. A więc piękne duchowe wejrzenie. Widzimy tu Pana Jezusa, który znosi od cielesnych ludzi raczej
złośliwości, kpiny, drwiny. A przecież on w ogóle nie upadł, ale oni myślą, że on upadł, bo skoro mogli go ukrzyżować, to widocznie Bóg go opuścił. Za mękę swojej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Widzimy sposób działania Pana Jezusa. Jak pomóc, jak ponieść czyjeś brzemię? Czy jest to w stanie bez miłości zrobić człowiek? Nie jest w stanie w ogóle. Dlatego Jezus umiłował nas i gotowy był to zrobić dla mnie i dla ciebie, a potem mówi, a teraz ty idź i naśladuj mnie. To mówi do duchowych ludzi. Cieleśni ludzie nie są w stanie usłyszeć tego słowa od Pana Jezusa. Cieleśni słyszą tylko, co im będzie dobrze, dlatego że oni uwierzyli. Jakie oni będą mieli profity i jak to im będzie wolno robić różne złe rzeczy, a i tak wejdą do wieczności. Cieleśni to wolą posłuchać. Tak jak powiedziane jest, że słuchają tego, co ucho łechce. Oni biegną do tych nauczeń, które będą mówić, wy tak już wiele poświęciliście się, że w ogóle przychodzicie i tak dalej. Więc Pana Jezusa mamy jako przykład, w jaki sposób powinniśmy postępować. No w sumie zerkniemy tutaj trochę dalej do tego listu w Galacjan, tego 6 rozdziału. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie, zbierać będzie. A więc jeżeli człowiek jest cielesny, zmysłowy i kręci się koło siebie samego i tylko widzi swoje własne potrzeby, a myśli, że Bóg będzie akceptować tego człowieka, bo ten człowiek coś tam robi, to musi to usłyszeć taki człowiek, że Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Widzimy tu duchowych ludzi, którzy rozumieją to, co się dzieje i gotowi są dźwignąć to doświadczenie, aby sprawa Boża mogła posuwać się swobodnie dalej. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. I znowuż mamy, co chcemy rządź. Jeżeli chcemy rządź dobro, to czynimy dobro. Wychodźmy naprzeciw, nasze oczy niech będą bystre i widzą, gdzie jest jaka potrzeba, żeby w tym wziąć udział, żeby przyłożyć do tego rękę. By przez to uwielbić Boga, który pokazał, jak czynił to Jego Syn, jak gotów był Jego Syn ponieść ten ciężar. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, najwięcej domownikom wiary. Pamiętamy te słowa, jeżeli bez miłości byśmy cokolwiek zrobili, nawet rozdali wszystko i ciała swoje wydali na spalenie, to niczym jesteśmy, więc musi być miłość. To musi być wynik miłości do Boga i do człowieka. To jest gotowość do dźwigania ciężarów. Musi być prawdziwa miłość, która rozumie, co Bóg uczynił, posyłając nam swego Syna i która chociaż w jakiejś małej części chce wejść w to, co uczynił Jezus Chrystus, aby stać się częścią tego potężnego doświadczenia i żeby poznać więcej przez to Pana. To jest bardzo ważne i bardzo piękne. Kiedy człowiek to rozumie, ten człowiek będzie gotów wziąć ciężar innych i ponieść. Będzie gotów znieść przeciwności. 2 Koryntian, 1 rozdział i 12 wiersz. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Apostoł mówi, że wiódł życie tutaj w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości. Co to jest cielesna mądrość? Wiecie, co to jest cielesna mądrość, tak?
Jak w świecie uważano ludzi mądrych? Za głupka się uważało kogoś, kto zgłaszał się do jakiejś pracy takiej czy innej. Mądrzy myśleli, jak się z tej pracy wymigać. I potem się śmiali z tych głupków, co tam robią, a oni sobie chodzą swobodnie. Tak, taka jest mądrość. Jak się wymigać, jak umknąć, jak się schować, jak się ukryć, żeby nie zwrócili uwagi, żeby ominęli i wtedy człowiek jest zadowolony, szczęśliwy. To jest cielesna mądrość. Duchowa mądrość jest taka, Panie, nie po to teraz żyję, żeby uciekać i chować się, ale po to, by żyć, żeby obfitować. Poślij mnie. Jeżeli chcesz być duchowym człowiekiem, który będzie dźwigał ciężary innych, musisz być gotowy na to, czy gotowa. Poślij mnie. Zdając sobie sprawę, ile cię to będzie kosztowało. I mamy 1 Koryntian, 1 rozdział, od 17 wiersza. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowi nie utracił mocy. A więc Paweł nie został posłany, żeby mówić mądrze. On miał mówić o śmierci każdego człowieka dla swoich własnych marzeń, pragnień, dążeń, zadowoleń. Miał głosić krzyż, to było jego posłanie. Nie miał mówić mądrze, żeby ludzie pomyśleli, a to całkiem ciekawie mówi, tylko żeby myśleli, gdzie się przed tym jego kazaniem schować, bo wystawia ich na doświadczenia, których by chcieli uniknąć. Tak, jeżeli ktoś mówi prawdę, to ludzie powinni myśleć cieleśni, gdzie się schować. Duchowi zaś powinni się cieszyć i mówić za prawdę. Boże Słowo to jest Boże Słowo, to jest ratunek dla nas. Ono nakarmi, pocieszy, posili i pośle do boju. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I teraz powiedz, dla kogo jest głupstwem mowa o krzyżu? Dla tych, którzy giną. Możesz mówić, ile chcesz o krzyżu, oni i tak miną ten krzyż i pójdą dalej swoją drogą. Dla nich to będzie głupia mowa. Co to znaczy, że ja mam przestać żyć? Ja mam zamiar o innym krzyżu myśleć, o krzyżu, który pozwoli mi żyć, a nie żeby mi zabrał moje życie. A więc powiecie, ilu już jest mądrych między wierzącymi ludźmi, którzy są gotowi słuchać o krzyżu i korzystać z tego, co to nauczanie o krzyżu mówi. Śmiem twierdzić, że niewielu. Większość zbagatelizuje to, co mówi krzyż. Krzyż mówi o śmierci grzesznika. Większość zbagatelizuje to i dalej pozostaną w swoich grzeszkach. Krzyż mówi o końcu grzeszenia, a ludzie będą i tak grzeszyć, ponieważ zbagatelizowali, po co ten krzyż zaistniał. Krzyż zaistniał po to, żebyśmy przestali grzeszyć. Po to zaistniał krzyż. Abyśmy skończyli z grzeszeniem, abyśmy umarli dla grzechu, a żyli dla Boga. Zobaczcie, jak można zbagatelizować krzyż, nie mówiąc, ja tam mam naprawdę niewielkie uznanie dla tego krzyża. Wystarczy tylko go nie przyjąć. I to wszystko. Ale jeżeli rozumiesz, jak bardzo jest cenny krzyż, to go codziennie weźmiesz, żeby cię oddzielił od twego ja, które cię zgubi, zniszczy. Wiecie, jak Paweł pisał, wrogami krzyża, stojącymi pod krzyżem, kto to są? Co to za ludzie są ci wrogami? On mówi, że to są wierzący ludzie, którzy zaczęli bardziej myśleć o tym, co przemija, niż o tym, co wiecznie trwa. I on mówi, wcześniej mówiłem o nich, jak trwają, a teraz mówię z płaczem, jak odeszli i stanęli pod krzyżem i kpią sobie z Jezusa. Uważając, że mimo tego, że pozostają w swoich grzechach, i tak będą w wieczności, a więc po coś w sumie umierał, skoro i tak będziemy w wieczności, a my nie umrzemy. Rozumiecie? To jest to taka mowa cielesności. Ja nie muszę umierać, a i tak będę żyć.
Podczas gdy krzyż mówi, żadna cielesność się nie prześliźnie, wszystko zginie, umrze. No i tak mógłbym czytać. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. A więc wszystkie te ludzkie nasze od dzieciństwa nabyte cechy, Bóg mówi, to musi zginąć. Mówię ci, wielu dorosłych ludzi nadal chodzą ze swymi dziecinnymi zamysłami. Wielu wierzących ludzi nadal realizuje swoje dziecinne pomysły. A krzyż kończy je i stawia nas według jednej myśli Chrystusowej. Skoro On umarł, wszyscy umarliśmy. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Więc możemy powiedzieć, że wszyscy, którzy szukają tego, aby ich cielesności było wygodniej, a nie chcą krzyża, nie chcą służyć, nie chcą żyć, aby pomagać innym, służyć innym, po prostu Bóg uznaje ich za głupców. Bo skoro Jezus poszedł na krzyż, aby ponieść nasze grzechy na krzyż, a o nim Słowo Boże mówi, że jest mądrością, to znaczy, że mądrością jest też umrzeć na krzyżu wraz z Nim. To jest mądrość, która przyszła w Chrystusie do mnie i do ciebie. Kiedy nie żyjesz już ty i nie żyję ja, wtedy możemy pomóc innym. Bo taki jest Chrystus. On wie, jak pomóc. Czy to jest jasne? Możesz się chować, gdzie chcesz. Twój temat. Albo możesz myśleć, Boże kochany, jak ja cię cieszę, że już nie realizuję swoich dziecinnych planów, tylko teraz mam święty plan, który dałeś mi w Jezusie Chrystusie i mogę żyć w Twoim planie, Boże kochany, że mogę służyć, mogę czynić Boże dobro, już nie chowając się za cielesnością, za domowymi pieluszkami czy innymi rzeczami, ale wychodząc z tego wszystkiego na śmierć, aby żyć już wszędzie tylko i wyłącznie według jednej mądrości Chrystusowej. Czy rozumiesz? Rozumiesz. Wiem, że rozumiesz, bo mówię zrozumiałym językiem. Rozumiesz dobrze, o czym mówię. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. A więc mamy piękne zwycięstwo w Jezusie Chrystusie i ono jest zwycięstwem, które osiągnięte zostało na krzyżu. To miejsce raczej nie traktowano by ze zwycięstwem, ale z porażką. Ale to, co ludzie uznali za porażkę, u Pana Boga jest zwycięstwem. Tam diabeł został rozbrojony. Siły wroga zostały rozbite. List Jakuba, 3 rozdział. Trzeci rozdział listu Jakuba. I tu mamy od 13 wiersza. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Ale jaką mądrością? Mówiliśmy już, niecielesną, ale Chrystusową mądrością. A Chrystusowa mądrość to kłaść życie jedni za drugich. To jest mądrość Chrystusa. Jak służyć innym tym życiem, które zostało oddane Bogu. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Piękne, prawda? I to każdy z nas może mieć, kiedy tylko nie żyjemy my, lecz żyje w nas Chrystus. Mądrość, która przyszła do nas
Nie ty, ani nie ja. Nasza mądrość to jest chytrość, to jest przebiegłość, to jest pazerność i szukanie swego. To jest nasza mądrość. Chrystusa mądrość to była szukać nas i uratować nas z naszej mądrości. Wyrwać nas z tego cielesnego, mądrego funkcjonowania. A więc mamy wyraźnie pokazane, że mądrość, którą przyszedł dać nam Jezus Chrystus, jest zupełnie inna niż mądrość tego świata. Pierwszy Koryntian, bo nie, pierwszy Tesaloniczan, drugi rozdział. Pierwszy Tesaloniczan, drugi rozdział. Drugi rozdział, 10 wiersza. Wy jesteście świadkami, Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali, zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. I mamy tutaj czystość życia, a więc czysty człowiek podchodzi do tego brata w upadku, i tylko ma jedno, pilnować, żeby samemu nie poddać się tym pokuszeniom. I wyciąga swoją pomocną dłoń w duchowym wymiarze i jest gotowy pomóc temu człowiekowi opuścić ten grzech. I ten grzesznik też zdaje sobie sprawę, że naprzeciw niego wychodzi czysty człowiek. To jest bardzo ważne też, gdy pomaga się sobie, bo często jest tak, że wtedy ten grzesznik mówi, jak ty chcesz mi pomóc, jak ty sam żyjesz w grzechu, czy sama żyjesz w grzechu, jak ty mi chcesz pomóc teraz? Jak ty chcesz ponieść mój ciężar, który ty swego nie złożyłeś, czy nie złożyłaś? A więc ciężko jest pomóc komuś, skoro sam sobie człowiek nie przyjął pomocy, aby swój ciężar złożyć. A więc oczekiwaniem Pana jest i tu nauczaniem apostoła jest to, żeby jednakże pomoc udzielana była przez tych, którzy są napełnieni Bożym Duchem. Żeby to nie było, tak jak było wspomniane, wytykanie palcem, ale było prawdziwe staranie o to, by wyjść naprzeciw i pomóc. W liście też do Kolosan, drugi rozdział. Drugi rozdział od 20 wiersza. Od 20 wiersza. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołu świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczy je przez samo używanie, a są to tylko przekazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. No, jeżeli teraz ktoś by uznał, że ty popełniasz grzech, ale oceną tego człowieka, że ty popełniasz grzech, jest jego własna mądrość. Tak oceniono Jezusa. Oni ocenili, że on zgrzeszy, przecież on grzeszy. A więc ludzka mądrość ocenia dobro jako zło, a zło jako dobro. A więc może czasami ktoś czynić dobro i ktoś przyjdzie ci napomnieć, że nie tak powinieneś postępować. Na przykład dlaczego w sabat nie wypoczywasz, albo dlaczego jesz to czy tamto. I możecie z tego powodu napomnieć. I są różne napomnienia. Dlatego tu chodzi o to, żeby to robili ludzie, którzy znają prawdę, żyją w prawdzie i mogą pomóc naprawdę temu komuś, znając prawdę, a nie komu tam do głowy coś tam przyjdzie. To jest jeszcze ważniejszy instruktaż niż udzielaliby tego udzielania pierwszej pomocy na drodze. Żeby kogoś nie skrzywdzić, to co mówią, że jak co nie wiesz, to nie ruszaj, to nie rób czegoś, czego nie wiesz. Zrób to, co wiesz, abyś nie zrobił więcej szkód i zysków. A więc nawet w takich wypadkach ludzie zdają sobie sprawę, że nie tak, że wpadł i po swojemu zaraz udziela pomocy, bo widzi to,
Może lepiej wzywaj głośno pomocy, jak nie wiesz, żeby ktoś jeszcze usłyszał i może będzie umiał czy umiała pomóc. A więc to jest bardzo ważne, abyśmy w ten sposób mogli funkcjonować. Dlatego to, co dzisiaj mówimy, to jest ważniejsze od tego, jak udzielić pierwszej pomocy fizycznie. Wielu nie myśli o tym, że duchowo można więcej krzywdy zrobić komuś niż fizycznie. Można kogoś zrobić inwalidę fizycznego, a kogoś można zabić duchowo, źle udzielając pomocy. 3:18 1 Koryntian. Niechaj nikt z samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu Pan zna myśli mędrców, że są marne. Więc gdy widzisz człowieka, który popełnia jakieś, jest w upadek, jakieś przestępstwo, popełnia, jak postąpisz? Zdajemy sobie sprawę, że udzielono wielu złych pomocy ludziom, mówię ogólnie w chrześcijaństwie. Wielu ludzi zostało mocno poturbowanych po takich pomocach i pogubiło się. Moglibyśmy być spokojni, że gdyby podchodził do tej sprawy apostoł Paweł, który mówi, że ma czyste serce, czyste sumienie, bo sumienie go nie oskarża, bo zawsze chce czynić dobro, to ten człowiek będzie miał rozeznanie, tak jak wiedział, jak pomóc Piotrowi, Barnabie, kiedy wszedł i widział ich upadłość. Oni upadli w tym momencie, oni popełnili bezprawie. I on wiedział, jak im pomóc od razu, żeby im wydostać ich z tego miejsca, w które oni wpadli. A więc rośnijmy, wzrastajmy w poznawaniu Pana, by móc udzielać sobie wzajemnie pomocy, ale nie bierz się za pomoc, jeżeli w swoim własnym życiu nie masz tego, co jest potrzebne. Nie masz uregulowanych spraw z Bogiem, z Panem Jezusem. Dźwigasz jakieś swoje dziecinne ciężary, różne rzeczy, nastawienia, pomysły, kombinacje. Lepiej daj się Panu uleczyć z tego wszystkiego, żeby to było czyste, żebyś był dorosłym, dorosłą, żeby móc pomóc, żeby naprawdę wiedzieć, jak pomóc, czy w jaki sposób do danej sprawy podejść. To jest bardzo ważne. Pan Jezus wiedział, jak podejść do grzeszników i co, grzesznicy za Nim sami chodzili, tak czy nie? Od faryzeuszów uciekali, mieli ich dość uczonych piśmia, za Panem Jezusem sami szli. Jak On to zrobił, że oni szli za Nim sami? Dlaczego celnicy zrobili wielkie zgromadzenie celników i słuchali, co Jezus do nich mówi? Bo wiedzieli, że On inaczej podchodzi do grzesznika. Oni wiedzieli, że On jest inny i że On im naprawdę może pomóc. A On powiedział co? Że chorzy potrzebują lekarza. On chętnie ich przyjmował. Faryzeusze uczeni w piśmie spierali się z Nim, a ci ludzie szukali pomocy u Niego. A więc potrzebujemy mądrości Chrystusowej, żeby pomagać, żeby nie szkodzić, pomagać, żeby wspierać się nawzajem, żeby nie wywoływać niepotrzebnych upadków poprzez jakieś swoje złe działania. Bo czasami ktoś może być poturbowany czyimś złym działaniem. Jak wtedy takiemu człowiekowi pomóc? A więc mamy uświadomienie. Musisz być świadomym, czy świadomą, czy ty jesteś wolnym człowiekiem i nie dźwigasz już swoich ciężarów. Wtedy wyjście naprzeciw kogoś będzie Chrystusowe. Bo jeżeli człowiek coś dźwiga, to albo ulgę zrobi temu człowiekowi i powie, wiesz, wszyscy mają kłopoty, każdy ma problem, żeby tak naprawdę żyć po chrześcijańsku. Nic wielkiego się tobie w sumie nie wydarzyło. I człowiek przygłaszcze to, powie, to tam nie musisz z tym się rozprawiać.
albo może sam będzie potępiony w tym momencie i nie będzie umieć powiedzieć temu komuś, co, jak postąpić, bo będzie świadomym czy świadoma, że w moim życiu nie jest porządku, a więc jak, kiedy człowiek jest świadomy, że w jego życiu czy w jej życiu jest niedobrze, że coś złego się dzieje, to jeszcze to jest taki stan, w którym człowiek może zwrócić się do Pana o pomoc, aby Pan pomógł im obydwojgu. I Pan może udzielić tego, że ich rozmowa może być nawzajem pomocna sobie nawzajem w tym momencie. Jeden zrozumie, potrzebujemy Chrystusa, upadnijmy, módlmy się w tej sprawie. I to może też się okazać pomocnym, bo pokora pozwala na to, żeby Pan mógł pomóc, a pycha powoduje upadek. Pamiętacie, jak Paweł Tymoteuszowi pomagał? Tymoteusz, może przeczytamy to, 2 Tymoteusza, 1 rozdział. A może tak sobie człowiek pomyśli, a to w sumie jak mam jakiś tam grzech czy coś, to już nie muszę się przejmować, nawet jakbym widział, że ktoś tam żyje w upadku jakimś, a co mnie to interesuje, a on swoje problemy. To też tak nie działa. Pan mówi, usuń swoje ciężary, żebyś mógł pomagać, bo ja oczekuję od ciebie, że będziesz mi naśladować. A więc to nie jest tak, że to ja jestem usprawiedliwiony, bo ja też mam jakiś problem w życiu, a więc trudno, niech sobie tam będzie to czy tamto. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nie interesuje mnie to. Nie, Pan mówi, żebyśmy sobie nawzajem pomagali, abyśmy się napominali nawzajem. Dlatego chodzi o to, żebyśmy w czystości zachowywali życie swoje. I tutaj czytamy, jak apostoł Paweł pisze od trzeciego wiersza, pierwszy rozdział. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Pomny na łzy Twoje pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w matce Twojej Lodzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Co Paweł teraz mówi? Przypominam sobie dobro, które było. Pamiętacie, że Bóg też pamięta dobro, które żeśmy czynili. Przypominam sobie Twoje dobro teraz. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym. A więc gdzieś pojawiło się zawstydzenie, pojawił się lęk i zablokowanie. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii sparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność najjaśniej wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocny jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. A więc w ten sposób apostoł docierał do brata, który gdzieś potknął się na tym, został gdzieś zablokowany, osłabiło się jego to szczęśliwe rozgłaszanie tych wspaniałych wieści o Chrystusie. Skoro tu już jesteśmy, to zobaczmy na tego człowieka. Od 16 wiersza. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził. Ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu, a jak wiele usług oddał mi w Efezie. Ty wiesz najlepiej. Oto mamy Onezyfora. Niewiele o nim wiemy, ale zobaczcie, ile on dobra czynił. Jak służył, jak dźwigał ten ciężar, wspierał, pomagał, doznawał, jak ważne jest to, co apostoł Paweł czyni i że warto uczynić wobec niego to, żeby
On też doznawał, że ktoś widzi jego doświadczenia. W 2 Koryntian, może jeszcze to otwórzmy, od 8, 1 rozdział. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, także nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie, w Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. A więc już wydawało się, że to już jest ponad miarę, że to już jest śmierć, a jednakże Bóg i z tego wyrwał. Więc Bóg pokazuje, że On dźwiga codziennie ciężary nasze i że Bóg udowadnia, że On decyduje o każdej sprawie. Czy to jest dla nas czymś cennym, żeby nawzajem budować się na Boży dom, żeby nawzajem pomagać sobie miłością Chrystusa, żeby nawzajem usługiwać sobie nie w formie oskarżania, napadania, czy wyszydzania, czy kpienia, ale w formie dźwigania ciężarów, niesienia pomocy, udzielania tego, co byśmy chcieli, aby nam udzielono, gdybyśmy mieli takie doświadczenia. Gdy apostoł Paweł wie, że myślenie ludzi wierzących zaczyna podupadać, on ich podnosi poprzez mówienie o myśleniu o tym, co w górze, co miłe, dobre, pożyteczne, żeby o tym myśleli, żeby z tego czerpali zadowolenie, żeby wyszli z tego miejsca gdzieś tych ciężkich myśli, żeby zaczęli się cieszyć. A więc podaje im jako lekarstwo myślenie o tym, co w górze. Myślcie o Chrystusie, nie o tym, co na dole. Podaje im coś cennego. Musimy to zobaczyć, czy nam zależy, żeby brat czy siostra powstali z doświadczenia, czy nam zależy, że my przez to, że oni upadli, to my się lepiej czujemy, bo my nie upadliśmy. Bo my. A więc kto co sieje, to zbierać będzie. Jeśli widzisz kogoś w doświadczeniu i się cieszysz, bo ty nie i zamiast pomóc, to potrafisz pokazać palcem czy cokolwiek, to samo zbierzesz. Wpadniesz w tą upadłość. Poznasz na swojej skórze, co to znaczy być w takim doświadczeniu i kiedy ktoś spojrzy na ciebie i wytnie ciebie palcem zamiast wyjść naprzeciw. Jeśli siejesz dla ciała, z ciała rządzić będzie skażenie. Jeśli siejesz dla ducha, będziesz zbierać dobry plon. Co jeszcze możemy dobrego powiedzieć? List do Kolosan i mamy 1 rozdział od 24 wiersza. Teraz raduje się z cierpień, które za was znoszę. Co on robi? On pisze do nich, że on się raduje z cierpień, które za nich znosi. I dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczył za was i za tych, którzy są w Laodycei, za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Niech każdemu z nas właśnie na tym zależy, byśmy wszyscy mieli taką świętą swobodę radowania się nawzajem w Panu. Radujcie się w Panu zawsze, abyśmy mogli nawzajem cieszyć się, że Bóg nas połączył z sobą, żeby nas nauczyć, jak żyje ten, który należy do Jezusa Chrystusa. Patrz na to. Zostaw swoje mrzonki. To, co w grzechach myśleliśmy, nie nadaje się do tego, co mamy myśleć w świętości. Myśl
Chrystusem. Myśl, co dobrego zrobić, jak zrobić to, żeby z tego był Pan uwielbiony. Każdy z nas wie, co to jest duchowe działanie. Wie, jak Duch Boży prowadzi i jak wtedy wygląda Twoje życie. Ono staje się służebnym, zawsze służebnym. Kiedy odpychasz czy gasisz Ducha Bożego, wtedy staje się życiem egoistycznym. Ale kiedy Duch Święty może pracować nad Tobą, to zawsze będzie Cię prowadzić w służbie. Przypomnij sobie Mateusza, 25 rozdział, 31 wiersza do 46. Jak Pan Jezus mówi, cokolwiek jednemu z tych najmniejszych uczyniliście, mnie to uczyniliście. A cokolwiek jednemu z tych najmniejszych nie uczyniliście, mnie to nie uczyniliście. A więc tak myślmy, jeżeli pomożemy i brat wyjdzie, czy siostra wyjdzie z tego doświadczenia, chwała Bogu, tylko się cieszyć. Bo to jest zwycięstwo nad diabłem. Nie potrzebujemy pomagać diabłu, żeby kogoś dobić, tylko potrzebujemy Chrystusa, żeby komuś pomóc. O tym myślcie i tym się cieszcie. Amen. Amen.